No tutaj mamy od 1 do 5 mamy bagnety amerykańskie. Najważniejsze są, jest 3 i 4. Są to podstawowe bagnety podczas II wojny światowej. 3 jest to bagnet podstawowy do Springfielda wzór 1903, ale ten karabin był używany podczas I wojny światowej i tylko podczas II, ale tylko do 2003 roku. W 2003 już został wprowadzony na skarb osobą garantem. Oczywiście on został wprowadzony do armii w 1936, ale on raczej, ale bardzo konserwatywni byli oficerowie Stanów Zjednoczonych i woleli karabiny powtarzalne, czyli że z zamkiem czy tak. A za to garant jeden był bronią automatyczną. Ale nieważne, bagnet między 3 i 4 jest różnica taka, że po prostu bagnet jest krótszy. Były to podstawowe bagnety w czasach II wojny światowej. Widać to ewidentne zmniejszenie długości i bo to dużo bardziej praktyczne, zwłaszcza w walkach na Pacyfiku, bo wiadomo, bo mnóstwo błota, wszystkiego. I poza tym bagnet się nie łamały, ale to generalnie i tak widać dużą różnicę między tym bagnetem a między francuskim i z pierwszej wojny światowej. I tak jest skrócona długość, ale jeszcze między tym a wersją krótszą jest jeszcze większa. Generalnie te bagnety były używane przeważnie na szkoleniach, ale w praktyce mało kto miał taki bagnet na polu bitwy. Z tego karabinu zabito Kennedy'ego. Z tego? Z którego? Z Karkano. Kennedy'ego zabito? Tak. Była to ironia. Było używane podczas II wojny światowej, ale był uznawany za jeden z najgorszych karabinów pierwszej i drugiej wojny światowej, w ogóle za najgorszy karabin pierwszej połowy XX wieku. Bo miał zasięg, często się zacinał i tak dalej. Ale to była też taka ironia, bo najważniejsza osoba, jedna z najważniejszych osób na świecie, prezydent Stanów Zjednoczonych, został zabity z takiej broni.